Hubert Matynia. Hubert, no nie udało się tutaj zdobyć punktów w Poznaniu, ale to nie znaczy, że zagraliśmy słabszy mecz niż ostatnio, bo to był naprawdę mecz na wysokim poziomie. Tak, oczywiście. No, mieliśmy więcej sytuacji niż to było w Legnicy. Dobre boisko, dobre boisko mieliśmy tutaj, więc tak samo jak w Legnicy, więc dobrze nam się grało na tej płycie. Gdzieś tam tych sytuacji mieliśmy więcej. Może nie więcej, ale gdzieś w porównaniu do poprzedniego spotkania więcej. Więc mogliśmy pokusić się o więcej bramek, a w meczu w Legnicy, gdzie mieliśmy mniej tych sytuacji, strzeliliśmy dwie bramki, więc szkoda, że dzisiaj nie ukuliśmy troszeczkę Lecha Poznań. Lech czymś zaskoczył, bo przed meczem wiadomo było, że będzie trochę zmian w składzie. My zrobiliśmy tylko jedną. No i ta gra układała się chyba po myśli gospodarzy tutaj. Przede wszystkim jak wyszliśmy wyżej na Lech Poznań, sytuacja się troszeczkę zmieniła i mieliśmy więcej tych sytuacji. Nie potrafili zbytnio wyjść z naszego pressingu. Czasami oczywiście się udawało im, ale gdzieś brakowało tego strzału celnego na bramkę nam, więc no szkoda, że przede wszystkim nie strzeliliśmy tej bramki, bo gdzieś tam w tej obronie graliśmy podobnie jak w Legnicy, ale no gdzieś tam się przy rzucie rożnym nie ustrzegliśmy błędów i szkoda, że tracimy nie po akcji, a po stałym fragmencie gry bramkę. Mówisz, że szkoda, że nie strzeliliśmy tego gola. Były też sytuacje, no chyba najlepsza będzie się śniła Angelo Enriquezowi po nocach. Tak, na pewno będzie się śniła, ale nie pierwszy raz, nie ostatni. Pewnie w takiej sytuacji się znajdzie. Jak to się mówi, trzeba wyciągnąć wnioski i w następnym meczu już strzelić taką bramkę. Przed nami bardzo ważne spotkania i musimy się przygotować jeszcze lepiej do następnych przeciwników, bo punkty nam uciekają, a nie możemy już tracić punktów, bo gdzieś tam tych 8, 9, 10 zwycięstw musimy zrobić. Właśnie szkoda tej serii, bo od ostatnich 4 meczów zdobywamy te punkty. Dzisiaj jednak ta seria się kończy. Tak, dzisiaj się kończy ta seria, no na ciężkim też terenie, no nie jest tu łatwo zdobyć punkty, więc no szkoda, że gdzieś tam z gry nie było aż tak źle, żebyśmy nie zdobyli może punktu tutaj, tak mi się wydaje, bo u nas w Legnicy graliśmy mniej efektowną piłkę, a zdobyliśmy ten punkt. Tutaj troszeczkę lepiej zagraliśmy, nawet o dużo lepiej. Gdzieś tam w drugiej połowie mocniej wyszliśmy do presu, więc zaskoczyliśmy też przeciwnika i mieliśmy więcej dogodnych sytuacji. Tak jak mówisz, że Angelo miał bardzo, bardzo dobrą sytuację. Szkoda, że nie wykorzystał jej i nie mamy tego jednego punktu tutaj. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.